Cześć Wam. U mnie zobaczcie, kochani, syf, syf i syf. Ale to normalne. Mamy zimę prawie. Śniegu już nie ma. Śniegu nie ma, a ja chodzę i zerkam sobie na lochy, jakie powstały, czyli mamy dziury od nornic, od karczowników. I przy okazji zobaczyłam, że już zaczynają kiełkować nam krokusy. Oczywiście nie z cebulek, ale kiełkują krokusy z nasion. Już Wam pokazuję. Tutaj zobaczcie, mamy pełno brązowych małych kuleczek. Jeżeli robiliście tak, jak Wam mówiłam, nie usuwamy zielonych liści, póki nie zaschną od krokusów, no to one ładnie zawiązały sobie nasiona. Te nasionka szczelają. Zobaczcie, zaraz przejdziemy w inne miejsce. Tutaj już schodzą krokusy na wiosnę, a te zaczynają nam kiełkować. Ich jest bardzo dużo, także z samej wiosny nie używamy haczki. Zobaczcie, one są dosłownie wszędzie. Ale tutaj mamy kwaśną tą ziemię. O, nawet wzięłam w rękę. Zobaczcie, to jest kiełkujące nasionko krokusa. Krokusy, te śnieżyczki. Widzicie, gdzie trzeba wziąć jakąś ziemię i podsypać troszeczkę, chociaż nie trzeba, na sobie same poradzą. Idziemy zobaczyć w inne miejsce, jak właśnie one wschodzą. A tu mamy miłka wiosennego, już się szykuje, to są jego kwiaty. Także nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 12 kwiatów aż będzie miał, 13. No i tu mamy kolejne miejsce. Zobaczcie, ile tych krokusów tutaj jest. One są dosłownie wszędzie. Na wiosnę to będą takie małe szczypiorki. Ich jest tu pełno. Tu na wiosnę oczywiście mamy łąkę krokusów i będzie ich jeszcze więcej. Zobaczcie, ile tam tego jest. Przyjrzeć się tak dokładnie, to bardzo dużo ich jest tutaj. Te malutkie okropeczki, kuleczki, to są właśnie nasiona krokusów. Jeszcze zimy nie ma, a ja już szukam pączków. Tu mamy pączka z lepiężnika variegata. Na niego są zgrabywane liście z orzecha laskowego. I on już sobie właśnie szykuje pączki. Także będzie nam na wiosnę kwitł. Ma ładne biało-zielone liście, variegata. Są i o kwiatach różowych, lecz liście mają zielone. Tu mamy znowu chwasty. Ale ja nie o tym, nie zwracajcie na chwasty uwagę, bo ja teraz nie plewię. Tu mamy kwitnący krzew, który kwitnie właśnie w okresie zimowym. To jest jaśminowiec nagietkowy. On jeszcze nie rozwinął nam kwiatów, ale już widać jego ładne pończusie i ma delikatne żółte kwiatki. Także jeszcze troszeczkę poczekamy i nam jaśminowiec zakwitnie. Jaśmin. Tu mamy konwalik czarny, czarną trawkę. Zaraz ustawimy ostrość. Tutaj ona ma nasionka, zobaczcie, takie małe czarne perełki. Można je również wysiać wprost do gruntu, bo byliny siejemy wprost do gruntu. Tylko że u mnie powstaje właśnie z nasion odmiana zielona. Także można siać, a jak nie, to on się sam powysiewa. Nie zawsze uzyskamy odmianę czarną. A czarna trawka ładna. Śniegi stopniała nam. Zobaczcie, wychodzą hiacenty. Oczywiście ja będę przed przymrozkami, jak będą przymrozki bez śniegów, będę chodzić i sprawdzać rośliny, zwłaszcza cebulowe, ponieważ one tu już mają zalążki, to mają właśnie kwiatki. I one nam przymarzną, jeżeli przyjdą duże mrozy bez śniegu. Zobaczcie, normalnie już widać im kwiaty, pączki.
Także będzie teraz nie ma sensu ich nakrywać, bo ma być ciepło jeszcze w miarę plusowo. A jak przyjdą minusy, można rzucić właśnie kępkę liści na nie. Teraz nie ma sensu je dogrzewać, bo jeszcze bardziej nam podrosną. Tam stara nam się pierwiosnek kwitnąć. Ale ja mam mchu. Uj, będzie suszenie terenu. Będziemy zruszać tak właśnie ziemię delikatnie. I ten mech nam po prostu będzie wysychał. Wszędzie liście bałagan. O, i już coś znowu widzę. Podejdę bliżej. Nie wiem, co to się dzieje z tą pogodą, bo mówię, jeszcze zimy nie ma. A zobaczcie, umieranniki już powystawiały łebki. One powinny kwitnąć bardzo wcześnie wiosną. Spod śniegu wystają żółte kwiaty. A u mnie już tutaj ma pączki. Także co? Będą kwitły chyba w styczniu. Wiecie co? Ja chyba zacznę szukać wiosny, a nie zimy. Ponieważ tutaj mamy już pięknie wyeksponowane, zobaczcie, śnieżyczki. Im oczywiście nic nie zaszkodzi. Też się bardzo ładnie wysiewają, nie zaszkodzi im teraz zima. Jak przyjdzie jeszcze śnieg, także dadzą sobie radę, ale już wiecie co, chciałabym tej zimy. Niech przyjdzie ten śnieg i mróz i niech uśpi, ponieważ będą poniszczone pączki kwiatowe z wiosny, jeżeli przyjdzie mróz bez śniegu, a one teraz nam rosną. Także będzie troszeczkę narzucania. Kosy nam śpiewają. Będzie trochę narzucania na rośliny cebulowe, jeżeli nie będzie śniegu. Trzeba będzie zacząć szykować jakieś okrycia z liści dodatkowe. Trawnik znowu brudny, ale nie ma kiedy grabić, za zimno. Również warto przeglądać właśnie rabatki, ponieważ zobaczcie, tak, rośliny są wypychane przez przymrozek i trzeba znaleźć jej nowe miejsce. To jest cebulka krokusa. Już właśnie widać, jak się wybudza, ponieważ roślinki na jesień nam zasuszają właśnie te korzonki i teraz się ładnie ukorzeniają. Tutaj również mamy, zobaczcie, młode lilie. To są młode sadzoneczki, pospadały. I tutaj już się właśnie widzę, ładnie poukorzeniały. Też im nic nie będzie, ale można właśnie takie większe cebulki, jak są. Gdzieś tu widziałam tą cebulkę. O, tutaj zobaczcie, muszę sięgnąć. Ją można zasypać ziemią, żeby sobie puściła korzenie i będzie kwitła za 2 lata. Dobra, to ja się biorę za szukanie miejsca dla tego krokusika, a wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru i co, aby do wiosny. Kurna blaszka, zimy jeszcze nie mamy. No to cześć wam, trzymajcie się ciepło, pa.